Dzień dobry Państwu, bardzo witam w kolejnym odcinku Sasta teraz dalej. I ja poszedłem już tutaj do tego Felek Outpost. Nagrałem tutaj troszkę materiału i postanowiłem go skasować, dlatego że się okazało, że tutaj jest dosyć mocna armia wrogów, która jest jeszcze powyżej poziomu mojej drużyny, więc absolutnie nie ma sensu tutaj iść. A tymczasem pójdziemy sobie realizować questy, które mam nadzieję będę w stanie zrealizować. A Fifth Work, na przykład tutaj, o. Tak, żeby zbierać punkty doświadczenia, żeby podlevelować trochę postacie, jak będą postacie podlevelowane, to wtedy do tego Felek Outpost się oczywiście udam. Ambuszować ich, czy olać? Dużo ich jest. Trochę za dużo jak na mój gust. Olejemy ich. Aż 10 było przeciwników tam. Do enklawy gigantów pójdziemy, zdamy raport z tego, że w mieście nic nie wiedzą o gigantach! Masakra. Hey, Garchok! We asked around the city. There's no trace of your friends. Oh, yes, remember. Friends gone to swamp. Co za gość? So not to the city? Got it. Really? Mogłem to powiedzieć od razu. No nie. To było w sumie 100 darmowego ekspanu. Pohandlujmy z tym typem jeszcze teraz. Bo można, tak? Nie jest tego dla pizzu. Tak, ja chcę mu sprzedać przede wszystkim troszkę tych skór chyba, które tutaj noszę ze sobą i nazbierałem. Insufficient revenue? Serio? Dobra, mogę ten pendant sprzedać chociaż. Skoro to jest insufficient revenue, to ja wolę to schować do tego, do skrzyni. No, do skrzyni po prostu. Ciekawe, czy mam jeszcze jakieś tutaj czary, których nie mogę rzucić, bo chcę je i te czary bym mógł sprzedać w takim razie. Ale to można zrobić w każdej chwili, ponieważ czary chyba akurat no ważą niewiele, także nie marnują miejsca w ekwipunku. To za to trochę ten kosztuje. Wolf Spells 1. Ale co to jest 1, jak ja mam 780? Naprawdę, lepiej te materiały do skrzyni już chować. Tak też zrobię, tylko muszę się dowiedzieć, gdzie to jest stash na tej mapie. O, to jest basket z nieznaną zawartością. Jakim tutaj ja to przekapiłem? Sprawdźmy to. Tutaj taką złotą obrączkę znalazłem. Bransoletkę. Chcesz? Nie chcesz. Nie chcesz. Insufficient. Wal się. Gdzie jest moje pudło? Jeżeli jest w ogóle na tej mapie. Raczej nie ma, bo by było zaznaczone takie, że jest dużo przedmiotów w nim, nie? Dobra. Opuśćmy to miejsce. No i niestety chyba będę musiał was zabrać do jaskini, nie? Spider Nest. No to chodźmy. Less than a day. Witajcie w jaskini ponownie. O, w lesie. Chciałem powiedzieć raczej witajcie. Ile w las jest nocą, więc będzie tutaj ograniczona widoczność. Są już wrogowie tam. Zróbmy koszos. Całkiem fajna ta jaskinia. Ładna. Nie taka brzydka jak tamta poprzednia. Możemy zawalczyć tutaj. Tym razem postaram się zrobić to dobrze, czyli wziąć ich z zaskoczenia. To się może nie udać,
Może się nie udać, ale może się też udać. I to już niestety kości decydują. Tylko muszę dobrze wycelować w gostka, żeby nie zobaczył ile starania. Jest, udało się. Są zaskoczeni. I w pierwszej turze nic nie będą robić. No, ci wrogowie, pomimo z tego, że nie znam ich punktów zdrowia, to wyglądają już na bardziej przystępnych. Pilastr nie został wykryty po tym strzale. To dobrze. Hunter's Mark, nałóżmy. I atakujemy. Piękny atak. Lynch też nie został wykryty. Bardzo dobrze. W sensie wszyscy surprised. To Nodula teraz. Eldritch Blastem. Nie zabiję go w pierwszej turze raczej, ale zadam mu dość poważne uszkodzenia, a to jest, to też się liczy. Co daleko jest? Out of range. Pytanie jak blisko muszę podejść, żeby można było tym strzelić. Znaczy tutaj jest oczywiście napisane range 12, ale trochę brakuje tego, że na przykład się tutaj pole nie podświetlają, tak? Jak najedę na ten czar, czemu się te pola nie podświetlają? Które mogę atakować, nie? Mogłoby. Niestety zeszło mu już surprised, ale zaczęliśmy się tu jeszcze Lordem Hamodem. Przygotujemy go do ataku wręcz i one tutaj będą podchodzić i się mam nadzieję któreś nadzieje na Lorda Hamoda. Postaram się go dobić. Dalej jest ukryty. Ładnie. Dead. Ten cel sobie wybierzemy. Wszyscy są dalej ukryci. No normalnie masakra. Znaczy... Normalnie... wielki sukces! No. A, w końcu Nodula się została ujawniona. A ten pająk chyba nawet nic nie zrobił, dlatego że nawet nie wiedział, gdzie trzeba iść. Słabo. Nie trafiłeś, Hamondzie. Ale też nie zostałeś trafiony. Dobrze. Kaspel, Shijak. Natura, Yuto, Viribe. O, korzystam z tej dzikiej formy. Czemu tutaj jest utrudnienie? Bo jest nierozjaśniony, tak? O! I tak trafiła. Dragonborni nie mają, kurde, widzenia w ciemności, infrawizji. Resist ma na ataki cięte. Albo na nie magiczne przynajmniej. Okej. Okay. No to wyjmiemy pochodnie i będziemy oświetlać tutaj. Ilastar Illuminate. Teraz ty masz cel na tego, więc będziesz w niego strzelał mimo wszystko. Mhm. Ten się ruszy. Też Lorda Hamonda będzie atakował. Ja, ale słabo go zaatakował, okej. Okay. Dobra, Eldritch Blastem. Pięknie. Też Lorda Hamonda. Tak? No i Lord Hamond nam zmarł, no już nie będę go wskrzeszał, naprawdę. On już swoje zrobił. Teraz może spocząć. Mi się trauma z Robin Hooda przypomniała. Chyba strzeliłem w tego z tyłu, ale i tak nie trafił. A wydaje mi się, że to w ogóle tutaj ten ma, znaczy się już tylko jeden punkt zdrowia i zaraz sam zginie. Niestety ten pojączek atakuje dwa razy. Dobra, to znowu Eldritch Blast. Dlatego.
No pewnie jakbym bardziej zachowawczo grał tym Hammondem, to on by jeszcze tutaj pożył troszkę, ale co mi tam. You like it? Dead. 337 punktów doświadczenia, pięknie. Ile nam brakuje do kolejnego poziomu w ogóle? Możemy w ten sposób mniej więcej oszacować, kiedy dostaniemy nowy level, nie? Jeżeli wiemy, ile zdobywamy mniej więcej punktów doświadczenia. Tylko gdzie to jest napisane? Tutaj. 1200. Czyli 4 takie walki by jeszcze były potrzebne. Sprzęt po Lordzie Hammondzie został. Smuteczek. Znalazłem składniki. Lord Hammond umarł dla jakichś składników. Jeszcze tu jakieś kości są, widzę. Co to ma być? Coś powiedzą? Nie, będą ugrabiać. Magnificent Studded Leather Armor. To będzie magiczny przedmiot. Prime Trapier to nie będzie magiczny przedmiot, ale można stworzyć magiczny przedmiot. Jeszcze pociski do kuszy, to też wezmę. Poisoner's Kit, chyba mamy jedno takie już. Tylko, że nie mamy żadnego, nie znamy żadnego przepisu na wytwarzanie. A nie, znamy. A proszę bardzo. Not proficient. Not proficient. To, a dobra, zachowam to. Mogę wytwarzać zatrute. I trzeba to zacząć robić. Brimstone Fang Poisoned Arrow, jak najbardziej. A tutaj może być, bo chyba kuszy żaden z naszych nie używa, prawda? Zresztą chyba nie mam, nie, Nodula ma kuszę. Ale Nodula ma swoje Eldritch Blasty, więc to czego potrzebujemy przede wszystkim to są zatrute strzały. Wytwarzajmy je. Zatrute strzały w tej grze to jest naprawdę silna rzecz. Crossbow Bolt, też tobie się nie przyda, no dużo zatrzymaj. Tak samo ten tutaj, Crossbow Bolt. Zaraz się okaże, że nawet i zwykłych strzał nam zabraknie. No jak gdzieś będą leżeć, to muszę zabrać. Studded Leather plus 1. Emiri nie potrafi tego wyposażyć. A ty, ile starze, potrafisz coś takiego wykorzystać? Tak, plus Dex bonus. Czyli to nie wpływa negatywnie na tutaj bonus ze zręczności. On ma plus 4 i będzie mógł dalej plus 4 wykorzystywać. Ponieważ te coraz cięższe pancerze powodują, że na przykład można maksymalnie tylko plus 2 wykorzystać tego Dex bonusa, tak? Albo na przykład utrudniają skradanie się. No to ten nie ma żadnych negatywów. Jak najbardziej ubierz to. Nie jest też zbytnio gustowny ten strój, niestety. Znaczy, w tamtym wyglądał bardziej swojo. No ale trzeba pancerze wymieniać na lepsze, prawda? Trzeba. No właśnie tutaj na tego, na Lyncha wpływa negatywnie ten pancerz Chainshirt. Blokuje mu troszkę. Dobrze, trzeba cię jakoś odciążyć teraz. Przekażemy tą skórę Noduli i jest już odciążenie skuteczne. No, ten pancerz będzie dobrym dodatkiem dla naszej drużyny. Jeszcze tutaj widzę jedne takie kości leżą. Magnificent Longsword. Oh, właśnie. I też instrukcja do tworzenia trucizn. Super. Trucizna tutaj. Tutaj jest Crossbow Bolt. Tutaj mamy jakiś Longbow, ale Longbow to jest tylko Longbow niestety. Święty symbol i zwój jeszcze niewidzialności. To chyba będzie czar dla Noduli, którym się Nodula będzie mogła posłużyć. Tego nie zabieram nawet. I tego też nie ma sensu zabierać, longbow. Ale ten miecz plus 1, to ja chciałbym komuś wręczyć. Martial weapon. Kto będzie się umiał tym posłużyć teraz? Może ty, Ilastarze. Umiesz. Tak. I to jest lepsza broń niż javelina. A little light is always welcome. Okej, zaraz się tutaj ten odciążymy, mam nadzieję. Czy javelina to jest simple small weapon? Ona będzie dobra dla Lyncha. Finesse, tak? Przede wszystkim finesse i light. A to jest
To nie jest Finesse, niestety, więc nie będzie dobra dla niego. Ale jest magiczna z kolei. A zobaczmy, jak się tutaj zmienia statystyki ataku. Primary. Nie, ma wykrzyknik. Tak, ma wykrzyknik. Czyli nie będzie mógł atakować dwa razy. Niestety. Niestety. Też Nodula może taką włócznię trzymać. Albo Emiri jako atak na odległość. Dobra, niech będzie tak póki co. Nauczmy się też tego, tworzyć te trucizny. Świetnie. To w sumie wywalę na ziemię. To jest niepotrzebne mi do niczego w tej chwili. Przekażemy jeszcze jedną skórę tutaj komuś, komukolwiek, kto będzie w stanie to udźwignąć. Właśnie. Dobrze. Sprawdzamy, co tu jeszcze jest. Chyba zdaje się, że już nic ciekawego tutaj nie będzie. To jest koniec mapy. Corpse Stormbriar. Nie zebrałem tego, bo to jest tutaj wysoko. A jak ktoś się wdrapie, tak czy siak. Wszyscy się wdrapią nawet. Super. Dobra, zejdźmy. I tutaj jeszcze coś jest. Czy ja dobrze widzę? Nie, to chyba jest jakieś inne wejście do tej jaskini z boku trochę. Tak, żeby jeszcze bardziej te pająki zaskoczyć. Z tym, że właśnie tutaj ten ukształtowanie terenu nie daje aż takiej przewagi, jak to było choćby w XCOMie, prawda? Niestety. Poza tym jestem przekonany, że te pająki potrafiłyby się bez problemu wspinać po ścianach. Jak zresztą wszystkie pająki w tej grze. Możemy stąd wyjść. Tak, chcę opuścić ten teren. Trzeba było przyjść tu od razu, a nie po fakcie. Prawda? I od razu mogę to oddać tutaj naszym kolegom z kuźni, bo to oni zlecali to zadanie. Basic Poisoned Arrow się wytworzył. To jest też trochę głupie, jeżeli chodzi o craftowanie w tej grze, bo zobaczcie, że to się wytworzyło i gra ruszyła naprzód. Zamiast na przykład dać mi opcję, żeby stworzyć na przykład jeszcze jedno, tak? Albo żeby stworzyć kolejny przedmiot, jakiś inny. I postać zmarnowała czas w ten sposób. Który mogła właśnie poświęcić na craftowanie kolejnego przedmiotu. Sprawdźmy. Właśnie, jak to z tym craftowaniem teraz mamy. Reaper of Acuteness możemy stworzyć. Jaka to jest broń? Finesse. Ale też nie jest light, niestety. Jest plus jeden. Finesse. Ale nie jest light. Shortsword. Shortsword jest light. To jakbyśmy znaleźli Primed Shortsword, to mógłbym sobie to stworzyć. Właśnie. No, mam tylko Primed Rapier, niestety. Albo Primed Dagger, o, też by było dobre. To jest przeciążony w ogóle. Bo co? Pożarcie pewnie. Wywalę to na ziemię. A, to i tak nie ważyło zbyt dużo. Cieszę mogę wywalić. Czy to jest jedzenie? Czy to jest tylko przedmiot jakiś questowy? Mam tyle pochodni, nie wiem po co. 14 pochodni nosił. Spieprzej z tym. Tutaj jest Light Crossbow, a tutaj jest Primed Heavy Crossbow. Aha, Primed jest. O, powróciła ta. Banner powrócił. Wywalmy też te daggery, po co mi one? Ten młotek też jest w zasadzie zbędny, ale będę go jeszcze trzymał. To dużo waży, kurde. Muszę to wyrzucić. Chociaż trochę tak mi kupio zawsze ten początkowy ekwipunek postaci wyrzucić, bo mam wrażenie, że to jest jakby jego osobista rzecz, nie? Ale dobra, to się mi do niczego nie przyda, nie ma sensu tego chomikować. Czy ktokolwiek w ogóle jest w stanie wykorzystać ten taki ogromny topór?
No, Lynch jest w stanie wykorzystać taki ogromny topór. Także może kiedyś zamiast nożyków damy mu ogromny topór do wykorzystania. Chodźmy to zadanie tymczasem oddać tutaj na górę. Dużo czasu spędzam w ekwipunku, nie? Clear skies, my friends. Lovely spider glands you brought me. Happy to help. It's clear you're both capable and reliable, so I have another request. Another delivery? Or rather, a forceful message to be delivered to some annoying neighbors. Annoying neighbors? Yes. Not far from here, there's a small settlement of giants. They make our operations in this area more complicated than we would like. And you want us to... To take care of the problem. Meaning kill a bunch of giants? Whatever it takes. Just as long as we can continue our operations unhindered. And exactly what would it take? I don't know. Kill them, perhaps? Or bribe them? Or drive them away? Whatever works. Fine. Many thanks. Stay in the light, friend. Trochę mi się nie podoba quest od tego gościa. Te giganty, z tego co widzę, to póki co nie wadzą nikomu. Czemu miałbym się ich pozbywać? To jest jedno. A po drugie, jeszcze dla nich robię questy, więc najpierw przynajmniej chciałbym dokończyć ten quest ze znalezieniem tych zaginionych gigantów, się dowiedzieć, co się kurde stało z nimi. A po trzecie, to w ogóle wydaje mi się, że ten quest znowu może należeć już do tej z serii questów na wyższy poziom drużyny i nie powinienem nawet próbować go zaczynać w tej chwili. Zostanę po prostu przez te giganty zmiażdżony. Sprawdźmy, czy na tablicy jest coś do oddania, czy już nam tak poukończali to. Więc te ekspedycje, więc zaraz zrobimy pieniądze. O właśnie. Sprzedaj wszystko, nic z tych śmieci nie potrzebujemy. Coś jeszcze? Nie, już nie ma. Zgaśmy tą pochodnię, niech ona się nie pali tak głupio. Mogę z tobą handlować? Co się stało? We made a deal with the giants. They are pretty friendly. Co? Glad to hear it. You have been great friends to me and my organization. Happy to help. And we feel that should be recognized. With another harder job, I suppose. Oh, no. Just another courier job. Not dangerous, but very confidential. We had to be sure of you, because this job will take you to our main base in the swamps. All right. I'll give you some directions. Nie mam pojęcia, co się stało przed chwilą. Sprawdź mi dziennik. Które to mogło być? Jak wygląda ich flaga w ogóle? The Forge? To... Pozbyłeś się gigantów z doliny? Nieprawda. Przecież oni tutaj wciąż są. Nie kapuję. Co tu się stało? Chyba coś... Chyba jakiś bug. Albo coś zrobiłem i nie wiedziałem nawet, że zrobiłem to. I quest się zaliczył po prostu. Dobra, coś ciekawego tutaj masz, panie, w sklepie? Zatrute strzały widzę, że masz. Crafting manual też mogę. Corrosive arrow stworzyć. Kupię to. Coś jeszcze? Mogę sobie primed przedmioty kupować u niego i wtedy wykraftować na przykład ten... Short Sword of Acuteness, jeżeli miałbyś Prime Short Sword, oczywiście. Masz coś takiego? Long Sword? Jest Short Sword. O! Dobra, kupię to. I wytworzymy sobie magiczny miecz z tego. Dla naszego kolegi Lyncha. Prime Longbow też mógłbym kupić. I też stworzyć, jeżeli znam recepturę na to, muszę to sprawdzić jeszcze. O, i teraz atomu mogę to sprzedać. Fajnie. Crafting manual of corrosive bolt.
Corrosive Arrow. Zaraz się okaże, że kupię coś, co już znam. No dobra. Zakończmy tą transakcję. Przeczytajmy książkę. Jedną. Drugą. To jest jakaś książka. Podróbek Tyleriana dla Hasdrubala. Mogę to przeczytać. I wtedy się chyba ten quest zepsuje. A to zwiększa inteligencję plus 2. Tylko że chyba żadna nasza postać tego nie potrzebuje. Tak, żadna postać chyba nie potrzebuje inteligencji tutaj akurat. Bo nie ma Wizarda, więc nie muszę tego zwiększać. Nie muszę zużywać. Miałem już ten manual. Czemu kupiłem drugi? Zmarnowałem jednak pieniądze. No nic. Crafting short sword of acuteness. Zacznij to tworzyć. Teraz jeszcze longbow of accuracy. Tak, i tylko trzeba kupić primed longbow. O, to kupię, żeby było już. Będziemy tworzyć potem. Primed longbow, gdzie to jest? Tutaj. Conclude. Dobra. Co dalej będziemy robić? Nie wiem, ale zobaczymy w następnym odcinku. Ten odcinek należy już skończyć. Dziwny to był odcinek, bo się tutaj działy dziwne rzeczy, których nie robiłem, a się wydarzyły same i się wydarzyły w sposób pozytywny. Poza tym mnóstwo przepisów na craftowanie dostałem w tym odcinku. Mnóstwo! Czy mogę coś jeszcze craftować w ogóle? Nie. Więc, bo wszyscy są już zajęci. Więc do następnego.